Nie wiem, czy wygrana Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa sprawi, że wyścigiem o Mistrzostwo Polski będziemy emocjonować się do samego końca sezonu lub przynajmniej do końcówki rozgrywek. Pewnie gdzieniegdzie takie nadzieje po tym meczu odżyły, ale też umówmy się, tutaj wszystko dalej jest w nogach, czy też no może nawet bardziej w głowach podopiecznych Marka Papszczuna. Wiem natomiast, że walkę o utrzymanie ogląda się w tym sezonie jak całkiem niezły serial. Oczywiście momentami dość mocno komediowy, ale też przede wszystkim wydaje się, że tutaj scenarzyści mogą trzymać nas w napięciu do samego końca sezonu, skoro teraz mamy cały czas mniej kolejek do rozegrania niż drużyn, którym bardzo głęboko zagląda w oczy widmo spadku, no to następne tygodnie zapowiadają się bardzo ciekawie i o tym będzie mój dzisiejszy vlog. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli mam operować na konkretnych liczbach, no to tak, kolejek do rozegrania pozostało 8, a drużyn, które cały czas nie mogą spać spokojnie, mamy przynajmniej 11. Przynajmniej, bo to też nie jest tak, że siódmej i mającej 7 punktów przewagi nad strefą spadkową Krakowi nic już absolutnie nie grozi. 35 oczek to dorobek pasów, który dawałby utrzymanie w poprzednim sezonie, ale wydaje się, że w tym trzeba się będzie nieco mocniej postarać. Przy czym Krakowia jest już na tyle blisko, że uznałem, że zajmę się tym, co dzieje się za jej plecami, omawiając pokrótce sytuację każdej z ekip. Zacznijmy może od najłatwiejszego przypadku. W szatni Miedzi Legnica można by, tak jak w Mielcu, puścić słynną przemowę Parysa Platynowa po to, by przypomnieć piłkarzom, ile znaczy wiara, czy czym jest wiara, ale tu nawet przy pełnej mobilizacji chyba by było trudno liczyć na coś więcej niż takie w miarę godne dokończenie sezonu. Dla mnie takim meczem ostatniej szansy dla Miedzi było to ostatnie spotkanie z Koroną Kielce, ale przegrana, i to przegrana w takim stylu, sprawia, że nawet mówiąc o jakichś matematycznych szansach możemy się narazić na śmieszność, tym bardziej, że Miedź generalnie w 5 ostatnich kolejkach grała z rywalami, którzy nie byli sklasyfikowani wyżej niż 13 miejsce, i mam tutaj na myśli oczywiście moment rozgrywania spotkania, a i tak ugrała w tych meczach łącznie tylko 1 punkt. A w kwietniu trzeba się będzie przecież zmierzyć i z Legią Warszawa, i z Rakowem Częstochowa, więc możemy podejrzewać, jak to wszystko się skończy. Grzegorz Mokry całkiem nieźle wystartował, no bo po 4 meczach w roli trenera miał na koncie 2 zwycięstwa, czyli tak naprawdę więcej niż Wojciech Łobodziński przez 11 kolejek w Ekstraklasie, ale koniec końców nie zrobił on z Miedzi drużyny, która pasowałaby do Ekstraklasy. Nawet pomimo tego, że zimą dostał potencjalnego lidera defensywy w postaci Andrzeja Niewolisa, a także równie potencjalnego lidera drugiej linii, za jakiego możemy uważać Kamila Drygasa. Ta wielopoziomowa katastrofa w wykonaniu Miedzi to tak naprawdę jest materiał na osobny odcinek i być może niedługo taki odcinek nagram. Tu wspomnę jeszcze tylko o tym, że naprawdę przykro się patrzy na Miedź o tyle, że nawet będąc w tak beznadziejnym położeniu, nie mając tak naprawdę nic do stracenia, tej drużyny nie jest stać na to, żeby, nie wiem, wykonać jakiś taki desperacki, wariacki atak, żeby dać sobie jeszcze jakąkolwiek szansę, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać. Biorąc to wszystko pod uwagę, można nawet powiedzieć, że no 4 lata temu Miedź, pomimo tego, że spadła z ekstraklasy, zaliczyła w niej całkiem ciekawą przygodę. No ale może przejdźmy do tych, którzy jeszcze próbują cokolwiek zrobić i mają jakieś realne szanse, żeby to zrobić. Lechia Gdańsk niedawno po raz drugi zmieniła trenera, ale sporo o jej położeniu mówi fakt, że kilku bezrobotnych polskich szkoleniowców uznało, że nie dla nich jest takie strażakowanie, no i nie będą firmować swoim nazwiskiem tego, co dzieje się na Wybrzeżu. Stąd w Gdańsku wylądował Dawid Badija, który podpisał kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia, czyli dochodzi tutaj takie dodatkowe ryzyko, że w tej trudnej sytuacji klub sięgnął po kogoś, kto kompletnie nie zna realiów naszej piłki. Istnieje, wydaje mi się, że spore niebezpieczeństwo, że zanim Badija tak naprawdę uzyska pełne rozeznanie na przykład na temat tego, kim dysponuje w szatni, no to Lechia dołączy do Miedzi i do wyłonienia pozostanie nam już tylko jeden spadkowicz. Oczywiście bardzo niesprawiedliwe byłoby wyciąganie daleko idących wniosków tylko po jednym spotkaniu, ale trzeba też przyznać, że ten debiut Badii, to spotkanie Lechii ze Śląskiem Wrocław, to też nie był, tak delikatnie rzecz ujmując, powód do optymizmu, no bo do Gdańska przyjechał rywal, który wiosną potrafił zachować tylko jedno czyste konto, w dodatku z siłą ofensywy zredukowaną o jakieś, oczywiście tak na oko, 80%, bo John Yeboah i Eric Exposito nie mogli zagrać ze względu na kartki, a i tak Lechie było stać
stać jedynie na takie jałowe posiadanie piłki, z którego niewiele wynikało. Dawid Badia jeszcze przed swoim debiutem poopowiadał mediom, że to część jego pomysłu na grę. Generalnie zaprezentował taką dość ambitną wizję futbolu, który powinny preferować jego zespoły, więc możemy uznać, że ten pierwszy mecz to była po prostu taka nieudana próba wdrożenia tej wizji. Tyle tylko, że moim zdaniem to też jest dla kibiców Lechii, nie wiem już który, ale kolejny powód do niepokoju, no bo Lechia, nie ukrywajmy, jest w takim położeniu, że tu raczej trzeba po prostu stawiać na pragmatyzm, albo inaczej będę bardzo zdziwiony, jeśli Lechii na dobre wyjdzie właśnie wprowadzanie takiej ambitnej wizji futbolu właśnie w tej chwili. A wracając jeszcze do tych polskich szkoleniowców, którzy Lechii odmówili, wydaje mi się, że oni po prostu mogli nieco dokładniej przeanalizować terminarz Lechii niż Przybysz z Hiszpanii, gdyż no, po meczu w Białymstoku Lechię czekają spotkania z Pogonią, Krakowią, a także z Rakowem, czyli w zasadzie do końca kwietnia może być tutaj nawet pozamiatane. Może ujmę to inaczej, już puentując, że dla mnie utrzymanie się Lechii to będzie jednak delikatna niespodzianka. Trzecie miejsce w strefie spadkowej też zajmuje zespół, który zmienił trenera przed przerwą na kadrę, ale trzeba przyznać, że Górnik Zabrze w przeciwieństwie do Lechii z Gdańsk postawił na rozwiązanie tak sprawdzone, jak tylko się dało. I tutaj muszę też szczerze przyznać, że trochę nie doceniłem zabrzańskiego klubu, gdyż nagrywając kilka tygodni temu odcinek o Bartoszu Gaulu, który w kontrowersyjnych okolicznościach zastępował Jana Urbana, naprawdę nie spodziewałem się, że życie może dopisać do tego taki epilog i że Jan Urban, czyli ten źle potraktowany trener, wróci na stanowisko. Tutaj jedni powiedzą, że bardzo fajnie, że schował dumę do kieszeni. Drudzy, ci trochę bardziej złośliwi, powiedzą, że wciąż miał obowiązującą umowę, więc gdyby odmówił, no to Górnik miałby podstawy, żeby nie płacić mu za kwiecień, maj oraz czerwiec, ale już mniejsza z tym. Ważniejsze jest to, że po dwóch tygodniach pracy z tym nowym, starym trenerem Górnik rozegrał bodaj najgorsze spotkanie w rundzie wiosennej. Mówię chyba, bo tutaj konkurencja jest jednak całkiem spora, szczególnie ten pierwszy mecz po wznowieniu rozgrywek z Krakowią był absolutnie beznadziejny, ale najistotniejsze jest to, że naprawdę trudno by uwierzyć, że przeciwko Piastowi prezentuje się ta sama drużyna, która przed przerwą na kadrę w sposób dość spektakularny odrobiła straty w meczu z Wisłą Płock. Nawet więcej, w tych przegranych spotkaniach zarówno z Jagiellonią Białystok, jak i z Legią Warszawa, Górnik Zabrze prezentował się o niebo lepiej niż w spotkaniu z Piastem Gliwice, więc jest tu spory potencjał na opowieść pod tytułem Działacze wkroczyli akurat wtedy, kiedy cokolwiek zaczynało się w drużynie zazębiać. Z drugiej strony Górnik ma przynajmniej indywidualności, na których moim zdaniem może się oprzeć. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Lukasa Podolskiego, a także Erika Jarze, ale może jeszcze ktoś do nich dołączy, jak na przykład Damian Rasak w spotkaniu z Wisłą Płock, bo wydaje mi się, że wtedy straty udało się odrobić, między innymi dlatego, że to on zaprezentował taką prawdziwą sportową złość. Jan Urban narzekał w Super Piątku, że ma dzisiaj w drużynie za dużo obcokrajowców, ale z nich, przynajmniej z niektórych z nich, też być może uda się coś wykrzesać. Niemniej jednak, jeśli Górnik nie wygra teraz z Koroną Kielce, no to ja naprawdę dość mocno uwierzę, że to może być trzeci spadkowicz. A skoro już o Koronie mowa, no to naprawdę trzeba docenić to, że na tym etapie sezonu ten zespół tak realnie może myśleć o tym, żeby zostać w Ekstraklasie również na sezon kolejny, no bo gdyby mi ktoś na przykład w 50. minucie meczu z Legią Warszawa powiedział, że ta drużyna w kolejnych 8 meczach zdobędzie 17 punktów, czyli będzie wykręcać średnią punktową na poziomie ekipy, która walczy o Mistrzostwo Polskie, no to chyba zapytałbym, czy rozmawiam z kimś z rodziny na przykład Jacka Kiełba, tym bardziej, że no, jeśli chodzi o te zimowe wzmocnienia, to chyba bardziej przekonywało nas to, co zrobiła Miedź Legnica, stawiając na wspomnianych już wcześniej Drygasa czy Niewulisa, niż ten zagraniczny zaciąg Korony Kielce. Tymczasem okazuje się, że Briciak, Nono czy też Zator to naprawdę solidni piłkarze, plus albo przede wszystkim, że można też wycisnąć zdecydowanie więcej z tych piłkarzy, którzy w Koronie byli od początku sezonu. A to więcej na przykład Strzykawki, Deakonu czy Malarczyka wyciska Kamil Kuzera i chyba możemy już uznać, że do asystowania innym trenerom ten szkoleniowiec nie wróci. Już wcześniej, kiedy on dwa razy tymczasowo przejmował drużynę w pierwszej lidze, gdzieniegdzie pojawiały się takie głosy, że zasłużył na poważniejszą szansę, ale ta przyszła dopiero na poziomie Ekstraklasy i być może nawet lepiej się złożyło. Oczywiście to też nie jest ten moment w przypadku Korony, żeby już wypinać piersi i czekać na to, aż
ktoś przypnie do nich order, no bo jeśli Korona zdobędzie na przykład 4 punkty w tych najbliższych spotkaniach z Górnikiem, Jagiellonią, Zagłębiem i Stalą, no to może mieć naprawdę przechlapaną końcówkę, ale jeszcze raz podkreślę to, że w tej chwili możemy wycenić szansę Korony na utrzymanie na przykład na takie 50-50, no to moim zdaniem już jest coś. Tyle samo punktów, co Korona Kielce ma dziś Jagiellonia Białystok, która właśnie zwolniła Macieja Stolarczyka. I umówmy się, na tę zmianę zanosiło się od jakiegoś czasu, ale to, że dano byłemu już trenerowi przerwę na kadrę, żeby popracował z zespołem, a potem mu podziękowano, no to też jest ciekawy zabieg. Maciej Stolarczyk mógłby się bronić w ten sposób, że wiosną pokonał go tylko Raków Częstochowa i rzeczywiście te 12 punktów, które udało się zdobyć, to nie jest słaby wynik na tle reszty ligi, ale z drugiej strony przeciwnicy Macieja Stolarczyka mogliby odpowiedzieć, że walczyć o utrzymanie, mając do dyspozycji Imaza, Guala, Alomerowicza, Nene, a także Romanczuka plus paru innych piłkarzy, no to jest, że tak to ujmę, całkiem spore osiągnięcie. Moje zdanie jest takie, że problem w Jagiellonii jest dziś zdecydowanie głębszy niż to, kto akurat prowadzi pierwszą drużynę, no bo nie ma też wielkiego przypadku w tym, że w zasadzie każda zmiana od czasów pierwszej kadencji Ireneusza Mamrota, a trochę tych zmian przecież było, niewiele tak naprawdę wnosi. Z drugiej strony trzeba przyznać, że ten wybór szkoleniowca na trudne czasy też jest bardzo ciekawy. Adrian Siemieniec, który do tej pory prowadził rezerwy, jest o 2 lata młodszy od młodego Dawida Szulczka i na przykład 5 lat młodszy od Michała Pazdana, ale też uchodzi za bardzo ciekawego szkoleniowca młodego pokolenia. Oczywiście występuje spore ryzyko spalenia się na starcie, ale moim zdaniem Jagiellonia ma więcej atutów w tej walce o utrzymanie właśnie ze względu na piłkarzy, o których wcześniej powiedziałem. No bo jeśli spadnie z ligi, mając między słupkami przynajmniej moim zdaniem bardzo mocnego kandydata do miana bramkarza sezonu, a także mając w pierwszej linii dwóch piłkarzy, którzy biją się o koronę Króla Strzelców, to będzie jeden z najdziwniejszych przypadków spadkowicza w ostatnich latach. Idźmy dalej. Waldemar Fornalik jako trener Piasta Gliwice przyzwyczaił nas do tego, że jego zespół lepiej wygląda wiosną niż jesienią i wydawało się, że nie zapomniał zabrać tego ze sobą, gdy przeprowadzał się do Lubina. Był nawet taki moment na przełomie lutego i marca, kiedy Zagłębie wygrało kolejno z Lechem, Miedzią, a także z Radomiakiem i mogliśmy sobie wtedy pomyśleć, że no kurczę, może znowu drużyna Waldemara Fornalika wywinie lidze psikusa i zaliczy jakiś spektakularny rajd, no ale kolejne 3 mecze troszeczkę te zapędy ostudziły, tak jak studzi kąpiel w Bałtyku, niezależnie od pory roku, w której się kąpiemy. Jednak z perspektywy miedziowych byłbym o tyle spokojny, że pomimo tego, że udało się zdobyć tylko 2 punkty w tych spotkaniach z Pogonią, Jagiellonią, a także z Wartą, no to drużyna wyglądała w nich całkiem nieźle. A jeszcze bardziej spokojny będę wtedy, jeśli okaże się, że do czegoś w końcówce z tego sezonu przyda się Jakub Świerczok. Ta jego zmiana w spotkaniu z Wartą Poznań była już całkiem obiecująca, a też umówmy się, nawet jeśli w poszczególnych meczach Kurminowski, Adamski czy też Doleżal wyglądali całkiem nieźle, no to ich całościowy bilans 5 goli w tym sezonie wygląda po prostu żałośnie, no bo 5 goli to ma Kacper Chodyna i jest to całkiem niezły wynik jak na skrzydłowego i to właśnie tutaj Zagłębie pogrzebało swoje szanse na w miarę spokojny sezon. Tak czy siak całościowo wydaje mi się, że pod wodzą nowego trenera to zbyt solidna ekipa, żeby do końca drżeć o ligowy byt. Może nie wybiegałbym jakoś bardzo daleko w przyszłość, na przykład przypominając to, że w Gliwicach Fornalik też miał tak, że najpierw z trudem wywalczył utrzymanie, a później wiadomo, było mistrzostwo, były puchary i tak dalej, ale no moim zdaniem miedziowym też będzie sprzyjał terminarz, no bo w 5 najbliższych kolejkach Zagłębie tylko raz zagra z drużyną, która wygląda lepiej w tym roku, konkretnie tutaj mam na myśli Koronę Kielce, a z całą resztą będzie można zapunktować, no i już jakoś myśleć o kolejnych rozgrywkach. Jeśli już z Ekstraklasy mają zlecieć 2 zespoły z Dolnego Śląska, to chyba prędzej wskazałbym na Śląsk Wrocław niż na Miedziowych. Biorąc pod uwagę to, że Jagiellonia Białystok właśnie zwolniła Macieja Stolarczyka, Śląsk pozostaje w tej chwili jedyną drużyną z obecnej drugiej dziesiątki, która jeszcze nie wymieniła szkoleniowca, co pewnie jedni wytłumaczą wiarą w Iwana Dziurdziewicza, a inni, znów ci pewnie bardziej złośliwi, przypomną, że Śląsk cały czas ma na utrzymaniu Jacka Magierę i Piotra Tworka, więc siłą rzeczy
momencie trudniej podjąć jest decyzja o zwolnieniu kolejnego trenera. Nie zmienia to oczywiście faktu, że Iwan Dziurdziewicz na razie nie zbudował w Śląsku Wrocław czegoś, co pozwoliłoby zapomnieć o poprzednim sezonie, który Śląsk zaczynał w pucharach, a kończył jako ostatnia bezpieczna drużyna, która utrzymała się w Ekstraklasie. Oczywiście pamiętając o tym, że też nie buduje z nie wiadomo czego i nie buduje w nie wiadomo jakich okolicznościach. Miejsce Śląska to bardziej jest wypadkowa tego, co dzieje się w klubie w ostatnich latach, albo inaczej, miejsce Śląska jest rezultatem bardziej tego, że na Śląsk po prostu nie ma pomysłu, niż tylko pracy tego lub innego trenera, choć oczywiście to też ma na to miejsce wpływ. Jednym z największych absurdów tego sezonu jest fakt, że właśnie ta drużyna 3 razy pokonała Lecha Poznań, oczywiście uwzględniając też Puchar Polski, a także 2 razy wygrała z Pogonią Szczecin, a jak sobie to zbierzemy do kupy, no to przecież jest to ponad połowa ligowych zwycięstw Śląska w tym sezonie, więc możemy spojrzeć na to też w ten sposób, że gdyby faworyci stawali na wysokości zadania, nic nie ujmując Śląskowi, no bo swoje w tych meczach podopieczni Iwana Dziurdziewicza też zrobili, no to dziś pewnie Śląsk byłby gdzieś bezpośrednim sąsiadem Miedzi i Legnicy. Tak generalnie mówiąc, moim zdaniem w przypadku tej drużyny sprawa jest bardzo prosta. Na wiosnę ta ekipa strzeliła 8 goli, 7 z nich to jest dzieło albo Johna Yeboaha, albo Erika Exposito, więc jeśli ci panowie będą w formie, no to może nie uda się wygrać 2 meczów z rzędu, bo ta sztuka akurat Śląsk przerasta od przełomu sierpnia i także września 2021 roku, ale być może uda się wtedy wymęczyć utrzymanie. Tomasz Poręba, czyli de facto najważniejsza osoba w Stali Mielec, stwierdził niedawno w rozmowie z Weszło, że jego zdaniem zespół z Podkarpacia ma kadrę spokojnie na środek tabeli. Moim zdaniem stwierdził tak mocno życzeniowo i jest to kolejny przypadek klubu, który nie dostrzega tego, że zespół akurat punktuje ponad stan, bo ja tak interpretuję to, co działo się jesienią udziałem Adama Majewskiego, a także jego piłkarzy. I tu nawet nie chodzi o jakość tych zawodników, o jakość zawodników też, ale nawet mocniej o skalę zmian, która nie zwiastowała tak dobrego czasu, albo inaczej, nie zwiastowała nawet niczego dobrego, co oczywiście nie zmienia faktu, że wiosną wygląda to już inaczej. Wiosną Stal punktuje najgorzej w całej lidze i nawet jeśli na początku rundy zdarzały się dobre mecze, no to może dobrze, że ostatecznie doszło do rozstania z trenerem. Dobrze dla obu stron. Misję ogarnięcia sierot po Hamuliciu powierzono Kamilowi Kieresiowi. O tych sierotach mówię dlatego, że no chłop od dawna jest piłkarzem Tuluzy, a cały czas ma udział przy prawie połowie bramek, które strzeliła Stal w tym sezonie. Jeśli chodzi o Kieresia, to moim zdaniem jest to dość niedoceniany trener, być może ze względu na usposobienie, więc można powiedzieć, że nawet fajnie by było, gdyby się tutaj obronił, ale po tych 2 tygodniach jego pracy i po meczu z Jagiellonią Białystok naprawdę trudno powiedzieć, czy jest tu jakiś potencjał. Stali z tych lepszych czasów zostały tylko 3 punkty zapasu, no ale są też dobre wiadomości, na przykład taka, że Stal już w 2 poprzednich sezonach miała gorąco, a jednak zawsze potrafiła wyjść z tego obronną ręką, więc to doświadczenie wydaje mi się, że jakimś tam atutem w tej walce o utrzymanie może być. Radomiak Radom rok temu po 30 kolejkach zwolnił Dariusza Banasika, kiedy jego zespół był na 6. miejscu w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 43 punktów, więc dzisiaj możemy powiedzieć, że Mariusz Lewandowski jest 10 oczek na minusie. Oczywiście ma jeszcze 4 mecze, żeby dorównać swojemu poprzednikowi, ale raz, że trudno zakładać, że w kwietniu nie przegra, no bo mierzy się zarówno z Rakowem, jak i z Lechem, a 2, że chyba zatrudniono go jednak po coś innego, nie po to, żeby Banasikowi dorównać, tylko po to, żeby Banasika przebić, no bo jak opowiadał pan Sławek, czyli Sławomir Stępniewski w wywiadach, dla Radomiaka nawet europejskie puchary to nie jest coś z kosmosu, a poza tym dla rozwoju zawodników też dobrze jest, żeby nie pracować cały czas z jednym trenerem. Wypowiedzi prezesa Radomiaka wtedy brzmiały absurdalnie, a teraz, gdy widzimy, w jakim miejscu jest drużyna, brzmią jeszcze bardziej absurdalnie, ale na pewno Radomiak jest też klubem, w przypadku którego jest się do czego odwołać, no bo nie tak dawno ta drużyna zaliczała choćby taką bardzo fajną serię meczów bez straty bramki. Gabriel Kobylak dał się pokonać dopiero w 5. meczu na wiosnę. Konkretnie była to końcówka meczu z Lechią Gdańsk, w którym drużyna prowadziła 3-0, więc jeśli Radomiak przypomni sobie, że po
potrafi tak bronić. Plus na przykład jeśli będzie coraz lepiej wykorzystywał warunki Leonardo Rossi, który naprawdę wygląda na dobry transfer, no to wydaje mi się, że utrzymanie powinno być. Tyle tylko, że trzeba sobie o tym przypomnieć dość szybko, bo tak jak powiedziałem, są mecze z Rakowem, a także z Lechem u siebie. Do tego dochodzi wyjazd na Krakowie, więc potrafimy sobie wyobrazić na przykład, że Radomiak zdobywa w tych spotkaniach tylko jeden punkt, a to już by było takie przystawienie noża do gardła, a z nim się gra zdecydowanie trudniej, no bo jednak jest dość niewygodnie. Wisła Płock w pierwszych 6 meczach tego sezonu zdobyła tylko jeden punkt mniej niż w pozostałych 20 spotkaniach. Wisła w trakcie tych wspomnianych 6 meczów strzeliła więcej goli niż przez resztę sezonu. Wisła Płock do meczu 9 kolejki z Radomiakiem przystępowała jako lider Ekstraklasy, a jeszcze w 14 kolejce, gdy przychodziło jej zmierzyć się ze Stalą Mielec, była wiceliderem ligi. Przyznajcie, że z dzisiejszej perspektywy, patrząc na to, gdzie jest zespół nafciarzy, naprawdę niełatwo w to wszystko uwierzyć. Ktoś powie, że no można się było tego spodziewać, skoro drużynę już po rozpoczęciu rozgrywek albo jeszcze latem, albo zimą opuścili Damian Michalski, Dawo, Damian Rasak, a także Anton Krywociuk, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taką realną stratą jest tylko pierwsza dwójka z tej wymienionej czwórki, z takim uwzględnieniem, że Dawo też zgasł po świetnym początku sezonu, więc nie jestem pewien, czy do końca można to traktować jako taką bardzo wiarygodną wymówkę. Zapowiadał się świetny sezon, a prawdopodobnie skończy się jak zawsze. Być może Wiśle Płock uda się przynajmniej pozbyć tego miana najgorszej obok Stali Mielec drużyny w lidze w 2023 roku. Tyle tylko, że zastanawiam się, gdzie tutaj szukać nadziei na to, że akurat tak się wydarzy. Być może w tym, w jakiej formie jest dzisiaj Mateusz Szwoch, no bo on do 8 marca nie brał udziału w żadnej akcji bramkowej Wisły Płock, w takim sensie, że ani nie strzelił bramki, ani nie zaliczył asysty, ale jak już zaczął to robić, no to ma serię 4 meczów z rzędu, gdzie takie ważne konkrety zalicza i no on do spółki z Dominikiem Formanem i Rafałem Wolskim tworzy oczywiście bardzo mocną drugą linię. Być może jakąś taką nadzieją na lepsze jutro jest to, że ostatnio trafił do siatki Łukasz Sekulski, a jednak jego goli w porównaniu z poprzednim sezonem bardzo mocno brakuje. Być może taką nadzieją jest też to, że Wisła, nawet jeśli generalnie wygląda słabo, no to dobrze punktuje w meczach u siebie, tylko Legia Warszawa, a także Raków Częstochowa zdobyły więcej punktów na własnych stadionach, a Płock odwiedzi jeszcze kilka ekip, może powiedzmy 3 albo 2 ekipy, w przypadku których no to Wisła będzie dość zdecydowanym faworytem. Tam wrze troszeczkę wewnątrz klubu, doszło do dość nagłego odejścia trenera bramkarzy, ale sytuację można uspokoić tylko w jeden sposób, dobrze prezentując się na boisku. No i na koniec zostaje nam Piast Gliwice. Przed startem sezonu 8 miejsce na tym etapie rozgrywek przyjęlibyśmy w przypadku tej ekipy zapewne tylko wzruszeniem ramion, no ale biorąc pod uwagę te późniejsze wydarzenia, wydaje mi się, że musimy dość mocno docenić to, jaką pracę w Gliwicach wykonuje Aleksander Wukowicz. Były trener Legii Warszawa oczywiście zaczął od fal startu, no bo zremisował z Koroną Kielce, którą jeszcze prowadził Leszek Ojrzeński, przegrał u siebie z Wartą Poznań, a także odpadł z Pucharu Polski po spotkaniu z Górnikiem Łęczna, no ale im dalej w las, tym wyglądało to zdecydowanie bardziej solidnie. No i koniec końców na wiosnę tylko Raków Częstochowa, a także Legia Warszawa potrafiły minimalnie z Piastem Gliwice wygrać. Lecha Poznań Piast miał na widelcu, no ale ostatecznie skończyło się remisem. No i jak zrobimy sobie taką tabelę tylko za okres pracy Aleksandra Wukowicza, no to jedynie te 3 zespoły punktują lepiej niż Piast, pamiętając o tym, że Lech rozegrał w tym okresie 1 mecz więcej. Abstrahując od tego wyobrażenia na temat tego, jak Piast powinien punktować, jakiś czas temu wydawać by się mogło, że tak dobra gra tego zespołu nie będzie możliwa, jeśli świetnej formy nie złapią Kamil Wilczek czy Damian Kądzior. Tymczasem największe gwiazdy Piasta Gliwice grają dość mocno w kratkę, a mimo wszystko zespół i tak jest bardzo mocno solidny i wydaje mi się, że to też jest jakaś jego siła i to niezależnie od tego, czy trzeba kogoś wymyślić, tak jak wymyślono Arkadiusza Pyrkę na prawej
obronie, czy po prostu przypomnieć komuś, że potrafi grać w piłkę na zdecydowanie wyższym poziomie, jak na przykład się to stało w przypadku Jakuba Czerwińskiego. Biorąc pod uwagę to, jaki Piast Gliwice ma terminarz, wydaje mi się, że nawet po cichu można myśleć o tym, żeby no zrobić to, co wcześniej, jak już wspomniałem, było udziałem Waldemara Fornalika, czyli zaliczyć wiosną taki dość spektakularny rajd, przy czym też trzeba przede wszystkim jeszcze pilnować tyłów, jeśli mówimy o Piaście Gliwice. No dobra, podsumowując tę przebieżkę po większości klubów w Ekstraklasie, moim zdaniem, no tu żadne wielkie odkrycie, z Ekstraklasy spadnie Miedź Legnica. Gdybym miał wskazać drugiego spadkowicza, to najbliżej byłoby mi do stwierdzenia, że będzie to Lechia Gdańsk, a jeśli chodzi o trzeciego, no to pojawia się problem. Najbliżej byłoby mi do kogoś z piątki: Stal, Jagiellonia, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, a także mimo wszystko cały czas Korona Kielce, przy czym znając moją skuteczność w typowaniu, no to w tym miejscu zacząłbym się obawiać, gdybym był kibicem na przykład Zagłębia Lubin albo Radomiaka Radom, albo Wisły Płock. Tak czy siak, napiszcie w komentarzach, kto spadnie z Ekstraklasy waszym zdaniem, no i do zobaczenia za tydzień.